Budynki na ulicy Błaszaka będą likwidowane. Z tego, co usłyszeliśmy, z mediów przeczytaliśmy, nie ma żadnej dyskusji, koniec, kropka tutaj. Prezydent miasta Konin nie będzie z nikim dyskutował. Klamka zapadła. No dobrze. Ze względu na fatalny stan budynku będzie to likwidowane. Proszę Państwa, zapraszam do Urzędu Miejskiego w Koninie. Od samego wejścia proszę popatrzeć na schody, na barierki, na ściany. Jak to wszystko wygląda, w jakim stanie to jest? Pytanie, czy jest tam gospodarz, czy ktokolwiek tam sprząta i kiedykolwiek był remont? Wygląda to fatalnie. Brud i pajęczyny. Ja oczywiście porobiłem zdjęcia, publikowałem je. Mogę to powtórzyć, jeżeli z takiego to powodu jest likwidowany budynek na ulicy Błaszaka. Jeśli mało tego, jeśli urzędnicy pomijają w informacji do radnych, że osoby, które tam mają biznes, nie zostały poinformowane o możliwości przetargu. Coś dziwnego dzieje się. Bardzo dziwna sytuacja, ale tak się dzieje. Prezydent swoje, urzędnicy swoje, radni nieświadomi głosują jak maszynki do głosowania. Dziwne miasto, dziwne zachowanie. Ale cóż, zobaczymy. Pozytywną informacją jest to, że przed wejściem do Urzędu Miasta wymieniono właśnie monitor w tej szafce inbox, czy jak to tam było. Też starałem się sfilmować i pokazałem, jakie to brudne urządzenie, zardzewiałe i niebezpieczne. Już od samego wejścia na Urząd Miasta po prostu wygląda fatalnie. A stan budynku na ulicy Błaszaka to jest tylko i wyłącznie wina pracowników prezydenta. Pieniądze, które były płacone za dzierżawę, nie zostały nigdy zainwestowane w remont i tyle. I to wszystko na ten temat. Następny temat za momencik. Zerknijmy na następny temat. Oczywiście kostka Rubika, która pokonała urzędników. Tyle czasu, tylu urzędników, Wydział Drogownictwa, Wydział Inwestycji, zaradca z doradcą zarazem, pełnomocnik prezydenta, który ma tajemniczą wypłatę i jest to tajemnica handlowa. Nie wiem, po co jest. Nie wiem. Zastanawiam się, po kiego, ale jest. I tyle. Nie potrafią sobie poradzić właśnie z kostką Rubika. Jedyny inwestor w Koninie, który jest, postawił na bulwarach to i to je, ponieważ niestety, ale od 2 lat nie można postawić toalety na bulwarach konińskich. To jest takie trudne przedsięwzięcie. Akcje, reorganizacje, festyny. Oczywiście wszystko ładnie, pięknie, ale toalety nie ma. To przerasta IQ wszystkich razem wziętych urzędników. No cóż, wracając do tematu Błaszaka, zamiast dawać 800 tysięcy na nagrody dla urzędników, trzeba było po prostu zainwestować w remont tego budynku na Błaszaka, ale widocznie już był przewidziany do sprzedaży. No cóż, dziwne, ale tak to jest. Po prostu. Za chwileczkę wracamy z następnym tematem. Taka niespodzianka. Komu płacimy? Komu płaci Urząd Miasta i za co? Proszę Państwa, w 2012 roku Urząd Miejski zapłacił za niewykonaną pracę, za niewykonane zlecenie. W Niesuszu są rowy melioracyjne od strony zachodniej. Okazuje się, że została wystawiona faktura. Urząd Miejski zapłacił, ale nie sprawdził, czy zostało to wykonane. Otóż nie zostało wykonane, ale zostało zapłacone. Tak działa Urząd Miejski. Te wszystkie wydziały, podwydziały, zakłady i tak dalej. Niestety. Nikt niczego nie sprawdza. Jeśli macie umowy jakiekolwiek z Urzędem Miasta, wystawiajcie tylko faktury, oni zapłacą. Nie przyjadą sprawdzić. Bo po co? Tak było od 18 lat i tak jakoś się to wszystko kręci. Materiał oczywiście jest nagrany z 2012 roku i polecam, żeby sobie ten materiał obejrzeć. Jest przekłamanie, oczywiście. Są świadkowie.
Jakoś to się kręci. W tym roku niestety melioracja w Niesuszu nie została oczyszczona. Radny Sidor starał się wystosować pismo do Urzędu Miejskiego, do prezydenta. Brak odpowiedzi jak na razie. Zobaczymy. Nie wiem, czy tu jest gospodarz. Trudno. Jeśli już mówimy o głosowaniu, trzeba też opublikować głosowanie na temat śmieci. Kto jak głosował? Praktycznie 100% za. Zerknijmy dokładnie, żebym się nie pomyliła. Powiedzmy, że jedna osoba wstrzymała się, dwie były nieobecne. Cała reszta za. Nie mieli żadnych obiekcji. Nie zastanawiał się żaden z radnych, czy ustawa jest zgodna z konstytucją, czy ustawa stanowi prawidłowość. Nie zastanawiał się nikt z radnych, co z tematyką wolnego rynku, co z podwyżkami. Widocznie dla ich portfela to nie ma znaczenia. Tak to się dzieje. Cztery razy, średnio cztery razy więcej zapłacimy za śmieci. Tutaj Państwo właśnie widzą nazwiska osób, które taki los ekonomiczny w Waszych domów zgotowali Wam to. Te nazwiska, te osoby, ci radni. I tyle. Wystraszeni, że Izba Rozrachunkowa podliczy dokładnie prezydentów. No, no, no. W Koninie jest taki dziwny zwyczaj, że lobby jednoosobowe, jednego radnego potrafi wpłynąć na całą radę. I w ten oto sposób powstała strefa płatnego parkowania, która praktycznie nic nie zmieni, tylko co uczyni? Będzie ściągało pieniądze, podatki z mieszkańców, którzy posiadają samochód. Fikcja kolejna. Ale jak można tworzyć strefę płatnego parkowania w miejscu, gdzie są niesamowite dziury, gdzie nawierzchnia jest nieprzygotowana, gdzie jest to niebezpieczne dla pieszych i dla kierowców? Jedynie w Koninie mogą być takie rzeczy. Usłyszałem taką informację, że oczywiście powstanie strefa płatnego parkowania na ulicy Energetyka, a później zostanie wyremontowana nawierzchnia. Tak się zastanawiam, że gdyby pomysłodawca posiadał własną spółkę i ta spółka chciałaby otworzyć, nie wiem, halę produkcyjną, czy ktokolwiek dopuściłby tą halę produkcyjną do realizacji, do produkcji przede wszystkim, gdyby dojazd do tej hali był tak dziurawy jak ulica Energetyka. Ja nie wiem, czy radni, którzy wpadają na takie pomysły i radni, którzy głosują za tym, kiedykolwiek prowadzili jakikolwiek biznes, czy mają w ogóle pojęcie o tym, za czym głosują i jak ta ulica wygląda, bo wygląda mianowicie tak. I zastanawia mnie, kto z radnych był na tej ulicy i przeglądał się właśnie tym pracą, jak to wygląda. Nie wiem. Moje gratulacje, jeżeli ktokolwiek tutaj czuje się na siłach, to niech przejdzie się, niech zobaczy, za czym głosuje, a dopiero później głosuje, tak? No niestety, to jest kolejna wpadka. Robienie sobie z Konina takiego prywatnego folwarku, żeby ściągać podatki na utrzymanie urzędników, żeby dawać im później na koniec roku nagrodę w wysokości 800 tysięcy, to nie tędy droga. No niestety, prywatny folwark z Konina czyniony jest. Nikt nie konsultował tego z mieszkańcami. Tutaj o wszystkim decydują prezydenci. Jest ich aż trzech, plus doradca z tajemniczą wypłatą. Handlowa tajemnica wielce. Nie wiem, co ten pan czyni, ale mniejsza z tym. Panowie i panie, zastanówcie się nad tym, zanim będziecie głosować, a przynajmniej przyjdźcie się sprawdzić, jak to wszystko wygląda, ponieważ jest to haniebne postępowanie. Jak można ściągać podatki z mieszkańców za taką nawierzchnię? Nie tędy droga. Ale cóż, w socjalizmie, który większość z radnych popiera i nim się wychowało i ma do niego sentyment, to jest możliwe. Niestety. Pozdrawiam. Na sam koniec potwierdzenie, że nie tylko ja zauważam niedociągnięcia w Koninie, a przede wszystkim bardzo mierne kierowanie tym miastem. Otóż Gazetka Ogólnopolska Chwila dla Ciebie postarała się opisać sytuację, która zaistniała w bloku na ulicy Marii Dąbrowskiej 50, czyli pobudowanie domku letniskowego bez ogrzewania, bez kuchenek gazowych i oczywiście
za nasze pieniądze prezydent postarał się wyrównać to zadłużenie, te 20 tysięcy i dostarczyć kuchenki gazowe. Zaznaczam, za pieniądze innych mieszkańców i podatników, przedsiębiorców, właśnie takich przedsiębiorców jak na ulicy Błaszaka w Pawilonach, które zostaną zlikwidowane, a przedsiębiorcy pójdą sobie na bruk, ponieważ prezydenta nie interesuje, co z nimi będzie. A tutaj, proszę bardzo, 20 tysięcy znalazłoś. Nie ma problemu. I tak oto pisze o tym chwila dla Ciebie. Polecam. Można o tym poczytać. Jest to wszystko tam opisane. I na sam koniec gazeta spytała pana prezydenta i zaproponowała, ażeby mianowicie coś uczynił. Niech każdy przeczyta sobie sam. Może czas na emeryturę, panie prezydencie.